Dzień dobry. Co mówi nauczyciel geografii, gdy wchodzi do klasy? Witam Państwa! I ja również Państwa witam w premierowym odcinku Katol versus Popkultura. Katol versus Popkultura. Dziś zmierzymy się z utworem, który powraca jak refren, który jak dawno zapomniany bumerang daje o sobie znać na nowo. Dziś, mili Państwo, piosenka, która wśród jednych wywołuje kontrowersje, a wśród drugich uwielbienie. Hymn konsumpcjonizmu czy dzieło, którego znaczenie nie zostało jeszcze należycie zgłębione. Jaka jest piosenka All I Want for Christmas Is You? Przekonajmy się już teraz. Nie wszystko jednak w tej piosence buja się jak Karolak w polskim kinie. Mariah Carey snuje tutaj bowiem na początku. Nie chcę wiele na święta. Nie zależy mi na prezentach pod świątecznym drzewem. Ascetyzm. Czyli jak to starożytni Grecy mówili, askezis, a więc ćwiczenie, trening. Proszę zwrócić uwagę, jak cudowna jest to postawa zaprezentowana przez moją Mariah Carey. Jakie w tym, proszę Państwa, umiłowanie się w wyzbyciu pragnień doczesnych ma pani Maria. Nawiązuje ona tutaj do pradawnych tradycji ojców pustyni, do klasztorów wywodzących się od Pachomiusza. Święty Aleksy opuścił żonę w trakcie nocy poślubnej. Święty Grzegorz sypiał na gołej ziemi, a Mariah Carey nie chce prezentów na święta. Piękne. Chcę tylko ciebie mieć dla siebie. Bardziej niż mógłbyś sobie wyobrazić. Trochę egoistyczne. Jednak wciąż nie wiemy, na kogo pani Maria czeka. Kimkolwiek jest ta osoba, w dobrym tego słowa rozumieniu należy dzielić się drugim człowiekiem. Nie jednak w piekielnym łajdaczeniu się w figurach geometrycznych, trójkątnych. Proszę o tym zapomnieć. Teraz! Kochasz kogoś? Pozwól, by dobro tego człowieka było udziałem także innych ludzi. Niech je poczują. Niech wiedzą, jaki jest twój mąż, jaka jest twoja żona. W geście, pomocy, życzliwości, uśmiechu. Nie bądź zaborczo, zazdrosny, zazdrosna. Lecz ty, druga osoba, jeżeli dasz pretekst do zazdrości, to chłopaczek ze śmigiełkiem na czubku głowy jesteś, a nie facet. Spełnij moje życzenie. Są takie chwile, kiedy należy odpowiedzieć klasykiem. Panie, ale to nie jest koncert życzeń. Panie Fertku? Nie muszę wieszać swojej skarpety nad tamtym kominkiem. A to ciekawe. U mnie w dzieciństwie był dzwonek do drzwi. Tomeczek biegnie sobie z radością, bo to święty Mikołaj. Otwieram drzwi, wór z prezentami. W popłochu szukam, gdzie jest święty Mikołaj. On zniknął, uciekł. Myślę sobie, w przyszłym roku go odpadnę. Tak, jasne. Mikołaj przychodzi też pod poduszkę, do buta. A tak naprawdę powinien być pastorą mitra i szata biskupia. I rozdawanie prezentów tylko dobrym dzieciom. Orzeszków, słodyczy, a nie grzecznych dzieci należy uderzać pastorałem. Przepraszam, odrobinę mi poniosło. Święty Mikołaj mnie nie uszczęśliwi zabawką w świąteczny dzień. Abstrahując od kolejnego wezwania do ascezy, które jest zawarte tutaj w tych wersach, proszę spojrzeć na mapę. Mamy tutaj, mili Państwo, świętego Mikołaja, gwiazdora, gwiazdkę, dzieciątko i aniołka. W którym miejscu Państwo są? Kto Państwu przynosi prezent? Proszę mi powiedzieć. No chyba, że przychodzi do Ciebie Dziadek Mróz. To wtedy nie interesują mnie Twoje rytuały. Nie wchodzę między Twój karpik, międzynarodówkę, manifest, razem, przepraszam, teraz, zakąskę. Idź precz, szatanie.
Wszystko, co na święta chcę, to ty. Pani Maria bardzo często się powtarza. Ksiądz Pawlukiewicz, dla wielu państwa być może autorytet. Dla mnie święty człowiek. Wysnuł kiedyś taką teorię, skąd się bierze to powtarzanie w koronkach, w różańcu i tak dalej. Powiedział, że małe dzieci, gdy czegoś bardzo chcą, to mówią: daj mi, daj mi, daj mi, proszę, proszę, proszę. A czy to nie jest tak przypadkiem, że my mamy się stać dziećmi, by wejść do Królestwa Bożego? Coś tam było na ten temat. Nie będę prosić o wiele na te święta. Nie zażyczę sobie nawet śniegu. Podmiot liryczny podnosi tutaj, że nie interesują go dobra doczesne. A Jezus mówił: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I moi mili, powiecie mi, że to jest wezwanie nie do spełnienia. A ja znam takich, co tak zrobili i szczęśliwszych ludzi nie widziałem. Owszem, być może, chyba, nie wiem, nie jest to powołanie dla wszystkich. Jednak prawidłowość jedna jest oczywista. Gdy naprawdę, ale tak naprawdę, potraktujesz dobro materialne, pieniądz, jako środek do osiągnięcia dobra duchowego, to wszystko jest na swoim miejscu. Gdy choć przez chwilę dobra materialne i pieniądze staną się celem, to... Papa Tomeczku. Będę tylko czekać pod jemiołą. O, słodka, piękna i urocza jemioła. Jemioła, to, mili państwo, taka pasożytnicza roślina, a pasożyt wygląda tak. Tradycja, zabobon, przywołuje, że pocałunek złożony pod pasożytem na ustach ukochanej osoby, czyli właściwie jest już trzy osoby, bo ty, twoja ukochana i pasożyt. Podczas świąt Bożego Narodzenia wróży miłość, szczęście na lata. Tylko nie tłucz lustra, bo nieszczęścia się kumulują. Czarny kot, jak przejdzie ci przez drogę i spadnie łyżka, to przyjdzie głodny, nieszczęśliwy, czy jakoś tak. O, portal polki.pl. Jeszcze jeden sposób na ogarnięcie pasożyta. Jak według zabobonu należy postępować z pasożytem? Zawieszamy pasożyta nad wigilijnym stołem po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Można także umieścić pasożyta nad kuchnią lub frontowymi drzwiami. Po świętach pasożyta suszymy i przechowujemy do następnego roku, w wyniku czego mamy kumulację pasożytów. Dzięki temu miłość, tysiące kultur bakterii pasożytniczych nie zniknie z naszych czterech kątów, a my sami będziemy żyć w zgodzie, zdrowiu i szczęściu. Reasumując, wyrzućcie ze swojego domu Pismo Święte, przestańcie budować relacje międzyludzkie. Nie rozważajcie na różne ambitne, mądre i dobre tematy. Porzućcie także przytulaski i pocałunki. Sposób na wasze życie to rozpieprzyć po kątach pasożyty. I razem z nimi. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Nie napiszę listu i nie wyślę go na biegun północny do świętego Mikołaja. Proszę zobaczyć, jaka to pogarda dla amerykańskiego modelu Mikołaja. Dla tej baśniowej, komercyjnej wersji Mikołaja z Miry. Jakże piękny to hołd dla prawdziwego świętego Mikołaja. Tego, który żył na przełomie III i IV wieku. I sławił się cudami, pomocą biednym i potrzebującym. Pięknie, Maryja. Wszystko, co chcę na święta, to ty. Tu Maryja znowu się powtarza. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo jej zależy. A wreszcie, na koniec, wielokrotnie apeluje. Wszystko, co chcę na święta, to ty. I jeszcze raz. Wszystko, co chcę na święta, to ty. I jeszcze. Wszystko, co chcę na święta, to ty. Są, proszę państwa, trzy możliwości. Pierwszy. Maria Carey liczy na szybki seksik. Na 5 minut. 5 dni. Góra 5 miesięcy. Wtedy Maria, cóż, nie polubimy się. Jak powiedzieć prościej? Szkoda. Bo szkoda przede wszystkim twojego czasu, Maria. Bo to tak jak zjedzenie 5-litrowego słoika Nutelli. Najpierw jest rozkosznie i pysznie.
a potem czekolada miesza się w Twoim brzuszku z poczuciem winy, smutku, pretensji, pustki i wypełnienia, które okazało się być nieskuteczne. Opcja numer 2. Spójrzmy na etymologię słowa Christmas. Ze staroangielskiego to Christmas, Christmas, Christmas. Nie wiem, jak czytali to starożytni Anglicy. Jednak znaczy to nie mniej i nie więcej jak święto Chrystusa. Zatem było to święto Chrystusa. Więc na święto Chrystusa Mariah Carey krzyczy, że chce baby. Sprawdźmy, co to znaczy baby. O kurczę, niby kochanie, ale później niemowlę, noworodek, dzidziuś, dziecina, dzieciuch, dzieciątko? Ciekawe. Czyż nie mogłoby tak być? Powiesz, panie, naiwny pan jesteś, amerykański shit, a ty się coś tam doszukujesz. Owszem, bardzo łapczywie, głębi doszukują się. Ale czyż jest tylko czystym zbiegiem okoliczności, że miłość, która pojawia się w naszym życiu, towarzyszy pragnieniom bycia lepszym, bardziej łagodnym i wrażliwym? Czyż miłość nie sprawia, że przestajemy myśleć głównie o sobie? Czyż to miłość nie sprawia, że większą radość zaczynamy odczuwać ze szczęścia drugiej osoby, a nie ze swojego? To zapewne tylko przypadek, jak chemiczną strukturą jesteśmy. Na pewno nie ma w tym żadnego planu. Bo niech Mariah Carey poszukuje tylko oblubieńczej miłości między jednym a drugim człowiekiem. Proszę bardzo. To piękne. Tylko niech ta miłość nie szuka poklasku. Niech nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu. Niech nie szuka swego. Nie unosi się gniewem i nie pamięta złego. Takiej nieustającej miłości wszystkim Państwu życzę. Niezależnie od tego, w co Państwo wierzą lub nie. Jestem jednak bardzo mocno przekonany, że gdy taką miłość poczujemy, tak rozpalającą od środka, tak uspokajającą i szczęśliwą, to chociaż przez chwilę zaczniemy podejrzewać, a to podejrzenie może przerodzi się w coś wielkiego, że źródło tej miłości jest piękne. Wszystkiego dobrego. Kochajmy się. Pa. Na koniec, moi Państwo, dwa szybkie ogłoszenia. Mam do Państwa prośbę. Prawdopodobnie będę zaszczycony i tutaj moje skromne progi odwiedzi wspaniały ksiądz Piotr Śliżewski. Mogą go Państwo kojarzyć z wywiadu na kanale 7 metrów pod ziemią. Polecam. Rewelacyjna rozmowa. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, wątpliwości dotyczące wiary, Kościoła, zachęcam Państwa, by pod tym odcinkiem zadać te pytania. Najbardziej interesujące wybiorę do tego szczególnego dla mnie odcinka. Ogłoszenie numer 2. Już za tydzień. Czy ktoś poznaje ten sweterek? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia świątecznego odcinka, który był w zeszłym roku. A ten sweterek, proszę Państwa, oznacza, że już za tydzień wyjątkowy, świąteczny odcinek. I ogłoszenie polega na tym, że nie wiem, czy uda mi się go nagrać na poniedziałek. Będzie trochę większy, coś może się fajnego tam wydarzy. Wybaczcie Państwo, jeżeli będzie to wtorek, środa, czwartek lub piątek, na pewno pojawi się przed świętami. Okej, nie zajmuję Państwu czasu. Miłego przygotowywania się na nadejście. Kochajmy się, pamiętajmy. Cześć.